Hej, tu Ula i witam Was na kanale Wypisane. Dzisiaj razem z Gosią przychodzimy do Was z najlepszymi książkami roku 2022! Jeszcze raz sorry za mój chory nos, za mój okropny głos, a za co jeszcze mogę Was przeprosić, a za mój wygląd, bo wyglądam tragicznie, ale to wszystko dlatego, że jestem chora, już w poprzednim filmie wyglądałam tak samo, bo nagrywam do tego samego dnia, bo się czuję lepiej, obym jutro się czuła jeszcze lepiej, ale korzystam z tego momentu, kiedy się czuję naprawdę git. Także co, myślę, że możemy zaczynać. Książek najlepszych mam 3, 7. 7 mam książek. I wszystkie mam przy sobie, więc w ogóle wow, postarałam się, żeby moje najlepsze książki były tutaj ze mną, więc to dobrze. I zaczniemy od książki, o której jest cała recenzja na naszym kanale, czyli Miejsca, w których płakałam, Holly Bourne, wydałam przez wydawnictwo 4YA bądź 4 Young Adults, zależy jak kto chce to czytać, przełożona przez Ernesta Kacperskiego. Jest to książka opowiadająca o malej Amelie, która pokochała Risa bardzo mocno, której ten chłopak bardzo mocno się podobał, natomiast zranił ją. Ona zdaje sobie sprawę, że więcej przez niego płakała niż się uśmiechała, i wraca do wszystkich miejsc, w których przez niego płakała, żeby zrozumieć, czemu tak długo z nim była. I jak już mówiłam, jest cała recenzja na naszym kanale odnośnie właśnie tej książki, bo ja postanowiłam po prostu ją wyróżnić, ponieważ ona jest naprawdę wyjątkowa, bardzo przejmująca, opowiada o problemach toksycznej relacji, z którą myślę, że każdy z nas prędzej czy później się zmierzy. I ona naprawdę bardzo dużo uczy, jak się nie poddawać, jak sobie poradzić z takim właśnie problemem. I ja dużo z niej wyniosłam i myślę, że jak zrobię reading, bo zamierzam go zrobić, to myślę, że dużo z niej wyniosę. I tutaj ta główna bohaterka, ona jest momentami irytująca, bo tutaj mam przeszłość i teraźniejszość. Teraźniejszość to jak ona zrozumiała, że źle się z nim była, a przeszłość to jak jest ona właśnie z nim w związku. I troszeczkę ta przeszłość jest irytująca właśnie przez to, że ona jest taka zaślepiona tą miłością i cały czas patrzy się na niego z uwielbieniem w oczach, a tak naprawdę on jest okropny. No i wtedy jest właśnie momentami irytująca. Natomiast to jest książka nastawiona też na rozwój głównej bohaterki, na to, żeby ona się nauczyła, też coś wyniosła z tej historii, więc i ona, i my coś z tej książki wyniesiemy. Dalej też bardzo ważna dla mnie książka, czyli A kiedy zniknie pustynia, Marii Pawlenko, wydane przez Wininę i przełożone przez Artura Łukrze. Tak trochę tam mało giętka jest ta książka, przełożona bardziej giętka. Nieważne. Mamy tutaj przedstawiony problem związany z trochę z po prostu z niedbaniem o środowisko, bo tutaj mamy dystopijny świat, gdzie po prostu nie ma już praktycznie tlenu, gdzie ludzie po prostu mają butle z tlenem i muszą tym po prostu oddychać, gdzie drewnem z drzew się płaci za jedzenie, gdzie ludzie tak naprawdę nie wiedzą, że to właśnie drzewa mogą dać im tlen, mogą dać im pożywienie, że tak naprawdę oni polują na drzewa, je wywożą gdzieś do miasta, gdzie te drzewa są przerabiane na meble, a te drzewa tak naprawdę mogłyby im dać życie. I tutaj mamy Samae, która wyrusza przez pustynię, żeby ścigać jakby łowców tych drzew, bo chce łowić te drzewa z nimi, a niestety jest to możliwe tylko dla mężczyzn. Niestety sama gubi się na pustyni. I tutaj mamy właśnie to, jak ona powoli oswaja się z tym, że jednak drzewa to znaczą coś innego niż ona tak naprawdę myślała. I tutaj z tej książki my też możemy dużo wynieść, że nie powinniśmy zadbać o środowisko, że tak naprawdę to, co robimy w tym momencie, może mieć właśnie taki skutek. I ta książka jest naprawdę mądra, a poza tym szybko się ją czyta, bo to wygląda, jest tyle światła, o Boże. Jest tyle światła na stronie i są naprawdę duże litery.
O Boże, Alejo, Czerwony Nos, I'm sorry. Dobra, kolejna książka, czyli Feliks Dynika oraz Zero Szans Rafała Kosika, wydane przez Powergraph. Jak ktoś nas ogląda długo, to wie, że ja absolutnie kocham tę serię. Tak, tę serię. Boże, już chciałam powiedzieć tą serię, a miałam ostatnio na polskim, że tę serię, nie tą serię, tę serię. W każdym razie, jak ktoś nas długo ogląda, to wie, że ja tą serię absolutnie ubóstwiam. I że Feliksa Dynika, ja ich po prostu kocham. Natomiast ja nie pokazuję często tych książek na kanale, bo one są specyficzne, nie każdemu przypadną do gustu. Zresztą one się tak trochę nie mieszczą w kryteriach typu fantastyka, romans. One mają po trochu z każdego gatunku młodzieżowego. Także tak, Feliksa Dynika, zero szans. Mamy tutaj Feliksa Dynika wyruszają do Bangkoku, żeby odnaleźć Laurę, która zaginęła. Ja wam nie powiem, kim jest Laura. Jeśli przeczytaliście siódmy tom Feliksa Dynki, to wiecie. Jak nie przeczytaliście, to nie wiecie, a jej nie zamierzam wam spoilerować. I co? To jest w ogóle pierwszy tom, bo będzie jeszcze drugi tom, Zero Szans, więc ja w ogóle już się nie mogę doczekać. I to, ja tą książkę przeczytałam w grudniu i ona będzie w Europie grudniowym, gdzie trochę więcej się dowiecie o moich przygodach z tą książką. Natomiast ona bardzo mocno mnie wciągnęła i ja w grudniu w ogóle miałam taki dosyć słabo czytelniczy miesiąc, gdzie ja miałam bardzo mało faktycznie wciągających książek i ta wciągnęła mnie od początku do końca, gdzie ja naprawdę, naprawdę chciałam się dowiedzieć, jak to się wszystko zakończy, czy oni znajdą tą Laurę, na jakie poszlaki wpadną. To, co się tutaj działo, to było po prostu jedno wielkie wow. I tutaj jeszcze Rafał Kosik operował dwoma ramami czasowymi, żeby cię była przeszłość i teraźniejszość. To w ogóle wow! Bo w innych częściach nie było tego, była tylko teraźniejszość, a teraz mieliśmy i przeszłość, i teraźniejszość. I ja w ogóle byłam taka happy. A poza tym, no, tutaj bohaterowie są już starsi i no, są tacy, wiecie, doroślejsi, te ich żarty są takie trochę doroślejsze. Ja w ogóle wolę czytać o bohaterach starszych ode mnie niż o młodszych albo w moim wieku, bo ja uważam, że ja jestem jeszcze w wieku głupoty, że wiecie, mi się zdarzy zrobić jakąś taką absurdalną rzecz i a tutaj już to są, nie wiem, no oni mają to już lat 16, to już level wyżej, no nie? Także tak, bardzo wciągająca książka, śmieszna, przezabawna i naprawdę tacy charyzmatyczni bohaterowie. Po prostu Ned i Felix, I love them. A teraz trochę o książkach, o których słyszeliście na kanale mnóstwo, czyli Niewidzialne życie Adila Rune, napisane przez Winnie Schwab, wydane przez Winidie i przetłumaczone przez Macieja Studenckiego. Niewidzialne życie Adila Rune, no to myślę, że każdy wie, o czym opowiada. Jak ktoś nie wie, no to mamy Adi, która uciekał sprzed ołtarza. W roku 1714 zawiera pakt z diabłem, na mocy którego jest nieśmiertelna. Niestety diabeł nie mówi jej o pewnym szczególe, że jest też przez to taka trochę niezapamiętana. Nikt po prostu jej nie może zapamiętać, każdy o niej zapomina. W roku 2014 jednak w pewnym nowojorskim antykwariacie ktoś ją zapamięta. No i od tego momentu wszystko się zmieni. Ja bardzo lubię styl pisania Winschła. Lubię to, że ta książka jest faktycznie bardzo mądra. Naprawdę wiele można z niej wynieść, bo tu opowiada o pewnego rodzaju samotności, no bo ona jest przez 300 lat, szybko nadal ludzka, samotna, ma tak naprawdę tylko tego diabła, który jest na niej w ogóle złośliwy, a swoją drogą uwielbiam go, żeby nie było. Diabeł nazywa się Luke. Jak Luke, I love him. Poza tym Adi jest taka bardzo mocno zdeterminowana i to jest naprawdę bohaterka na medal. Ja bardzo lubię Adi, bo Adi, wiecie, ona ma taką siłę wewnętrzną w sobie, że ona mimo tych wszystkich przeciwności, ona dalej idzie, dalej szuka tego szczęścia w świecie, który tak naprawdę nie może dać jej tego szczęścia. I nadal próbuje się przeciwstawiać temu diabłu, który przecież stara się jej utrudniać to życie, bo chce przecież, żeby Adi się poddała i żeby się oddała jemu, bo ona w momencie, kiedy powie, że hej, mam dość, to on zabiera jej duszę. Ja naprawdę uważam, że Adi jest wspaniałą bohaterką. Poza tym wykreowany tutaj świat. Jakby, wiecie, to jest normalny świat, natomiast ona, ten wątek zapomnienia, może kocham ten wątek.
Jakby nie spodziewałam, że on mi się aż tak spodoba. Jedyne, czego nie lubię, to tej osoby, która ją zapamięta i związane z tą osobą wątku miłosnego. Natomiast nie za bardzo mogę się przyczepić, dlaczego, bo ten wątek miłosny ma podstawy. Jakby ja rozumiem, czemu ona się w nim zakochała, no, po prostu nie lubię tej osoby z charakteru. Dalej książka, o której też bardzo dużo słyszeliście, czyli Wishes, również wyszła, również przetłumaczona przez Macieja Studenckiego i również wydane przez Wiginię. Wiktor i Laj starają się posiąść moce na zasadzie DC Marvel. Po 10 latach Wiktor ucieka z więzienia i stara się z tymi właśnie mocami dopaść Laja i się na nim zemścić. Bardzo fajna książka, w której się zaciera granica dobra i zła. Tak naprawdę nie wiemy, po czyjej stronie powinniśmy stanąć, czy po stronie Ilaja, czy po stronie Wiktora, bo oboje są po prostu antagonistami. I poza tym oni są tacy zimni, oni mają charakter. Nie mówię, że oni nie mają tu charakteru, bo nie są płuccy, ale oni są tacy zimni, tacy po prostu, wiecie, nieczuli. I tak jak w każdej książce powiedziałabym, że to jest okropne już w ogóle, I hate it, tak tutaj to absolutnie pasuje. To bardzo właśnie, no pasuje mi po prostu. Tak powinno być, bo oni są źli, oni nie są dobrzy. Tutaj w ogóle nie ma chyba żadnego dobrego bohatera. Każdy, kto ma te wszystkie moce a la DC Marvel, on jest po prostu zły. Bo ci ludzie tak naprawdę, czy ja mogę wam powiedzieć, w jaki sposób do tego dochodzi? Chyba nie. Bo ci ludzie w wyniku takiego jednego wydarzenia po prostu trochę tracą te uczucia i właśnie dlatego ich po prostu nie mają i jakby wszystko rozumiem i bardzo, bardzo lubię tych bohaterów. Było tych i brakło w większości dobrych uczuć, a poza tym naprawdę bardzo wciągająca fabuła. Mamy tutaj wiele ram czasowych, bo mamy tutaj 10 lat temu, 10 dni temu, kilka miesięcy temu, po prostu wiecie, wszystko jest tak pomieszane, że czasami nie wiecie, o co chodzi, a jednocześnie wam się to podoba. Więc ja gwarantuję, wam się ta książka tak mocno spodoba, bo to jest po prostu szybkie tempo akcji, a jednocześnie nie za szybkie, po prostu tak idealny w punkt. Teraz książka, o której również bardzo dużo słyszeliście, czyli Wszystkiego, co najlepsze. Mason Dervir jest osobą autorską. Wydane jest to przez Winnie Dio. I'm sorry, jeśli się zmienił kadr. Skończyło mi się miejsce na telefonie, jak zwykle. Wszystkiego, co najlepsze. Mamy tutaj Ben, która zostaje, ucieka od rodziców, a raczej zostaje wywalona z domu przez rodziców, przez to, że powiedziało im, że jest osobą niebinarną. Ben zamieszkało u swojej siostry po tym całym wydarzeniu. No i zaczyna chodzić do nowej szkoły, gdzie poznaje Nathana. Nathan bierze trochę Ben pod swoje skrzydła, chociaż nie wie o niebinarności tej osoby. No i się zaprzyjaźniają, potem to się, wiecie, przerodzi w uczucie, bo tutaj mam wątek romantyczny. Natomiast ten wątek romantyczny nie jest taki wybujający, on nie jest taki ważny w całej tej historii, bo tak naprawdę jest to historia opowiadająca o bólu, o mocnej stracie, o odrzuceniu, o samotności, o tej całej takiej walce trochę z tą homofobią, z queerofobią, nie wiem, czy tak można powiedzieć. O tym takim wykluczeniu trochę i tutaj jest też taki wątek pójścia do psychologa i porozmawiania po prostu, co też po prostu nie jest łatwe. A Ben stara się to przezwyciężyć. I myślę, że to jest naprawdę bardzo, bardzo ważna historia. Naprawdę wiele można z niej wynieść. Ja się wiele nauczyłam o niebinarności dzięki tej książce. O tym, kim takie osoby są. Na jakich zasadach polega po prostu ta niebinarność. Jak to jest być taką osobą niebinarną. I jak to jest zmagać się z tymi wszystkimi problemami związanymi z byciem taką osobą. I ja uważam, że właśnie dzięki takim książkom naprawdę można tę osobę wspierać. Bo wiadomo, życie nie jest kolorowe i to, co tutaj jest opisane, jest absolutnie okrutne.
I trzeba walczyć z tą całą homofobią. Natomiast ta książka jest jednocześnie słodka, bo to jak Nate się zajmuje Ben jest absolutnie wspaniałe. A jednocześnie jest bardzo smutna, bo no, ci rodzice Ben to są po prostu okrutni ludzie. No bo jak można wywalić swoje dziecko na mróz, bez butów, bez telefonu, bez absolutnie niczego, za to, że jest osobą niebinarną? No i jak w ogóle, jak tak można? Po prostu ja jak to przeczytałam, to ja myślałam, że ja zaraz, nie wiem, że gdyby ci ludzie istnieli faktycznie, to ja bym poszła i po prostu, nie wiem, no wrzeszczałabym na nich, pobiła ich czy coś w tym stylu, bo mi się w głowie nie mieści, jak można się tak w ogóle zachować. Dlatego ja uważam, że ta książka jest naprawdę bardzo wartościowa i jest naprawdę bardzo przejmująca smutkiem, ale jednocześnie jest naprawdę piękna i wiele można z niej wynieść. I przeczytajcie tą książkę, bo myślę, że się nie zawiedziecie, bo jest to naprawdę ważna i piękna. I ostatnia książka, absolutnie mój faworyt, czyli They Inherit This Games. Ja akurat tu mam pierwszy tom, bo drugi jest chwilowo u Gosi. Natomiast najlepszy to jest drugi tom. I jakby to, co się dzieje w tych książkach, jest absolutnie wspaniałe. I ja kocham tę serię nad życie. Mamy tutaj Avery, która dostaje spadek po człowieku, którego tak naprawdę nigdy w życiu nie znała. Jest to spadek w wysokości 46 miliardów 200 milionów dolarów. Trochę sporo, no nie? I ona jedzie do jego posiadłości, która teraz tak w zasadzie jest jej. I razem z jego czterema wnukami, czyli Graysonem, Jamesonem, Nashem i Xandrem, będzie rozwiązywać zagadkę, czemu akurat ona dostała ten spadek, skoro ona tak naprawdę nawet nie znała tej rodziny. To jest pełna zagadek. Naprawdę historia, gdzie jest absolutnie tak dużo plot twistów, że się pogubicie. Poza tym jest wątek romantyczny trójkącik, który absolutnie kocham. I'm sorry, że tak cały czas nadużywam tego słowa absolutnie, ale jakoś nie wiem. W poprzednim filmie też cały czas absolutnie, 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 I'm sorry. Poza tym te wszystkie, wiecie, ich rozmowy, które są absolutnie śmieszne, dodają takiego, wiecie, uroku tej powieści. No i przede wszystkim no, te zagadki, bo gwarantuję wam, że jak będziecie próbować odgadnąć, co się wydarzy pod koniec, to pod koniec zobaczycie, że te wszystkie tropy, które dała ta autorka, no, tak naprawdę były błędne. Tak naprawdę to główna bohaterka sama się pomyliła i tak naprawdę rozwiązanie zagadki było zupełnie inne, co o czym dopiero się przekonacie w drugim tomie. A jeszcze będzie trzeci tom, więc w ogóle to już rozwali mi mózg totalnie. Także ja w ogóle jestem zachwycona tą serią, tym, w jaki sposób się to wszystko toczy, że absolutnie nie wiecie, co się dzieje. I tak czytacie to i nie możecie się oderwać, a wiecie, że zaraz musicie gdzieś iść i nie wiecie, co macie ze sobą zrobić, bo chcecie wiedzieć już, co się stanie teraz, w tym momencie, a nie możecie wiedzieć. I ja czytałam tą książkę na wakacjach i było mi tak strasznie, strasznie przykro, że ja nie mogę jej skończyć w tym momencie, bo muszę iść zwiedzać Gdańsk. Że jakby bez komentarza zostawmy to. Ale naprawdę kocham tę serię nad życie. Ja mam jeszcze drugi tom w ogóle po angielsku i po angielsku podoba mi się w ogóle bardziej niż w wersji polskiej, więc... Więc myślę, że w ogóle przeczytam wszystkie tomy w języku angielskim jeszcze raz. Także tak, to jest cała moja część. Mam nadzieję, że wam się podoba. I teraz zapraszam do części gości. A jeszcze napiszcie w komentarzu, którą tych książek wy przeczytaliście i czy podobało wam się tak samo jak mi, a może nawet jeszcze bardziej, to nie wiem, czy da się bardziej lubi The Inheritance Games niż ja, ale okej, jak mi pokażecie, to może uwierzę. Także pa! A więc hej wszystkim, się to skończymy na moim kanale, na moim, na naszym kanale. I dzisiaj chciałam was zaprosić na najlepsze książki 2022. Nie ma tu żadnej topki, to nie jest żadne top 5, top 10, top 20. Są po prostu książki, które w tym roku chciałabym wyróżnić za coś. I to nie jakby... Te książki nie są obiektywnie dobre, niektóre, natomiast chciałam je za coś wyróżnić. Za to, że dały mi zabawę, za to, że dały mi... Obła! Za to, że dały mi pewnego rodzaju
spokój, rozluźnienie. Nie wiem, jak mam to wyjaśnić. Mam nadzieję, że jakby jak zobaczycie, jakie mam tu książki, to zrozumiecie. Ja mam 7 takich książek, więc może bez zbędnego przedłużenia zaczynajmy. Pojedziemy sobie klasyczkiem, więc może nie będę tutaj się zbytnio rozgadywać. Już mi śmieszy to, że ja w każdym filmie mówię o tej książce. Już mnie to dobija. Czyli o przebudzeniu powietrza, o wściekłości wodoryskowej. Ja wiem, jaka ta seria jest głupia. Jakby jestem w pełni świadoma głupoty tej serii i tego, że ją tak lubię, ale no lubię. No co poradzę, że lubię. Ta seria jest serią, która ma się... Jedną z dwóch takich są tutaj, w której ja się totalnie wciągnęłam i przepadłam. Jak się wciągnęłam, aż się popłakałam. Że jak po prostu, naprawdę, jak przeczytałam, jak zaczęłam czytać, to przepadłam i nie wróciłam nigdy. Seria opowiada o Vali, która jest szarą myszką z biblioteki i kiedyś coś tam się dzieje. Generalnie nie chcę tutaj mówić co, bo to będzie po prostu spoiler, dlatego uważam, że ta książka jest, ona po prostu wciąga. Ona jest strasznie głupia, ja wiem, jestem w pełni świadoma głupoty tej serii, ale ona po prostu wciąga. I ja wiem, że wyszedł 5 tom i ja wiem, że jak przeczytam, to będę miała takiego książkowego kaca po tej serii. Ja po prostu się zżyłam z tymi bohaterami. To jest 4 tom, ja go teraz czytam, już prawie kończę. No znaczy 100 mnie to chodzi 100 stron. To jest hit jakiś. Ale będę miała kaca po tej serii na pewno. Bo ona jest dobra, jest wciągająca i umówmy się, ja się po prostu zżyłam z tymi bohaterami. Więc tak. Kolejna seria to jest seria, która w sumie nie była jakoś szczególnie dobra, natomiast zasługuje na swoje wyróżnienie. Na wyróżnienie pojawienie się w tej topce ze względu na to, że trochę przekonała mnie do tego gatunku i pokazała, hej mordo, to jednak może być dobre. Mam tutaj na myśli Jakubowe Drakule, czyli to serię Kerry Maniscalco, to była Eliskowa, nie mam pojęcia, przez Annę Spiwniarek. Natomiast drugi tom oczywiście jeszcze nie przeczytałam, chodzi mi tutaj o rozpruwacza. Tutaj mam Jakubowe Drakule, czyli seria Stalking Jack the Ripper, Kerry Maniscalco, przetłumaczona przez Małgorzatę Hecko-Kołodziejską i Piotra Budkiewicza. Kołodzińską. Generalnie seria opowiada o Audrey Rose, która jest tam szlachetnie urodzona, ona ma być damą, natomiast bardziej niż by się tam interesuje medycyna sądowa. Interesują medycyna sądowa, którą zajmuje się jej wuj, no i któregoś razu zaczynają ginąć głównie kobiety i wszystkie są zamordowane, nie no, same kobiety tam ginęły. I wszystkie są zamordowane w mniej więcej ten sam sposób. I tak. Generalnie tutaj chciałam wyróżnić tą serię, dlatego że nie licząc Tomasa, umówmy się, również wciąga. To jest naprawdę dobra seria pod względem jakby... I ona ma też taki swój dreszczyk, swój klimat i trochę przekonała mnie do tego gatunku, jakim jest kryminał, którego ja nie do końca przypadam. Ja jestem raczej romans, coś romans, taka fantastyka, coś pomiędzy tym. To są moje ulubione gatunki, natomiast rzadko sięgam właśnie po kryminał. No i w tym przypadku jest ten jeden wyjątek. Uważam, że zasługuje, żeby tu być. Z względu na humor, na akcje, na plot twisty, na bohaterów, na Tomasa, na styl pisania na Tomasa. Przepraszam. Czytajcie, po prostu czytajcie. Bardzo dobra seria. Tyle. To jest książka, którą czytałam na początku roku i o ile czytałam na początku roku, ona jest takim jakby osłupieniem do teraz, jak się tutaj przed nami zostawiła, że ja nie wiem nadal i powtarzam to za każdym razem w tej książce, nie wiem co o niej uważam. Ponieważ tak jak Ula uważam, że jestem na nią trochę za głupia. Nie wiem tutaj o Arystotelesa oczywiście, nie mam tego. Ses i Dante odkrywają sekrety świata. To jest chyba osoba autorska. Wydaje mi się, że to jest osoba autorska, ale nie jestem pewna. Nie wiem. Chyba autor, bo tutaj jakby to sugeruje, że autor, ale nie wiem. Generalnie natomiast przetłumaczone to jest przez Agnieszkę Brodzik. Miałam tłumaczkę tutaj. Nie musiałam patrzeć w środek, to nie media. Historia opowiada o Arim i o Dantym, którzy generalnie poznają się jakoś... oni się poznają sobie przez przypadek na basenie. I jakoś ta relacja ich się zawiązuje. Powiem wam, że to jak ta książka w ogóle działa na czytelnika. Ona jest napisana inaczej, ona jest takim trochę zlepkiem
trochę zlepkiem takich chwil po prostu z ich życia. Ta książka jest super. Jakby, znaczy ona nawet nie jest super, tak. To jest jedyna książka, z którą mam ten problem, bo ta książka, ona nie ma tak do końca fabuły. Ona tak do końca nie ma takiego, wiecie, ciągu zdarzeń, który się dzieje po sobie. To do końca tak tu nie wygląda w tej książce. Ta książka jest inna niż wszystko, co znałam, co czytałam. Ta książka jest czymś zupełnie innym niż się spodziewałam, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Na pewno przeczytam teraz to Arystoteles i Dante, coś tam w sekret, coś tam w toni, nie wiem. Generalnie drugi tom, bo właśnie wyszedł. To jest dla mnie po prostu szapowa, to co ta książka robi do dziś, jak ja mam o niej opowiedzieć, to się zacinam. Nie umiem, ta książka jest za dobra. Umówmy się. To jest bardzo dobra historia. Wrócę kiedyś do niej, ale nie teraz. Kiedyś na pewno, ale nie teraz. Nie teraz. Dobrze. Percy Jackson. Rick Riordan, nie wiem kto tłumaczył, bo mam tutaj wydanie angielskie, natomiast mam gdzieś też polskie. Mogę dać polskie. Proszę, mogę na się dowiedzieć, kto tłumaczył. Agnieszka Fulińska. Więc chodzi mi tutaj nie do końca o Persiaka, ponieważ nie wiem, czy ja dokończyłam Persiaka w tym czy w tamtym roku. Wydaje mi się, że w tym. Ale nie wiem. Generalnie chodzi mi, jeżeli Persiaka, no to o Persiaka. Jeżeli nie, to chodzi mi tutaj o... Nie, ja w tamtym dokończyłam Persiaka, bo ja w tym roku drugą książkę, jaką przeczytałam, to był Znak Ateny. No to chodzi mi tutaj o olimpijskich herosów, których nie mam przy sobie. I generalnie o czym opowiada ta seria? O chłopcu, który jest pół bogiem, pół bojem, chłopcem, pół bogiem, jest herosem po prostu. No jakoś tak kochałam sobie tę serię, ona zawsze będzie w moim serduszku, tak? To jest dla mnie seria, do której będę wracać z uśmiechem na twarzy. Zawsze, jeżeli będę potrzebowała jakiegoś comfort readingu, to będę po nią sięgać, bo ja to po prostu lubię. To jest coś, co ja lubię. I wykreowany tutaj wątek romantyczny, to jest coś wspaniałego. To jest jeden z najlepszych związków, jakie ja w życiu... To jest po prostu jeden z najlepszych książkowych związków ever. No, nie chcę tutaj się rozwodzić o tej książce, bo wszyscy ją znamy i wiemy, że ją lubię, więc po co ja się mogę rozwodzić. Dalej mamy, przechodzimy do książek, w których podsumowaniach najlepszych w ogóle były, więc jakby... Tak. Mamy tutaj Cudium Malinę, czyli Cudawianki Anety Jadowskiej. Historia o klanie wiedźm. O klanie wiedźm, to chyba powinno wystarczyć, w którym są same kobiety. Nie, teraz już nie, przepraszam. Urodził się Wawrzyniec. O, mówiłam, że gdzieś był. Te historie, one są tak śmieszne, serio, to jest tak dobra seria. Te historie, po prostu one są śmieszne, to jest coś, czym się odstresowujesz, to jest coś, po co sięgasz, żeby się odstresować, żeby sobie zrobić dobry dzień, ale sięgasz. Ta seria była po prostu dobra i została w mojej pamięci do dziś i do dziś czasami zdarza mi się myśleć o... Znaczy, myślę o tych książkach, tak? Myślę o Malinie i chciałabym wrócić do Jaru. Myślę, że to się stanie niedługo. Zostaliśmy z jedną z takich klasyczków, o których już przypominam bardzo dużo razy, czyli przechodzimy do Pernik and Pepper. I może od razu sobie tutaj wezmę też Lepiej niż Filmek, ponieważ ja by te książki są bardzo blisko siebie, Sophie Gonzalez i Lynn Painter. Jakbym miała którąś postawić wyżej, to bym nie umiała, ale chyba jednak skłaniałabym się do Perfect on Paper, bo Monika Wiśniewska i pewnie tutaj też. Si. Ponieważ jakąś mam taką więź z tą książką, to się opowiada o Darcy, która anonimowo udziela poprzez szafkę w szkole poradni własnej. Ona jest bi i generalnie ona któregoś razu zostaje przyłapana przez tego pana stąd, to jest Alexander Bowman. Zostaje przyłapana właśnie przez tego Bromana, jak wyciąga te listy i przez to zawiązuje się między nimi relacja. Pewna. Generalnie to jest bardzo dobra książka. Ja ją sobie jakoś tak ukochałam w moim sercu, że jak o niej mówię... O, tu w ogóle Emma Lorcan Blerba. Mam powiedziałam.
Emma Lord, Twilight Youth pasujemy do siebie. Równie bardzo dobre książki, natomiast zbyt mało dobre, żeby się tu znaleźć. Natomiast bardzo dobre, jedne z lepszych, jakie czytałam w tym roku. Znaczy, Twilight Youth pasujemy do siebie, czytałam już w 2023. Nieważne, generalnie pasujemy do siebie. Boże, Perfect on Paper. Ta książka jest bardzo mądra w ogóle. Ona opowiada o... Te dwie książki są z pozoru strasznie zwykłe, ale coś jest w nich takiego, ja bym nie potrafiła, to trzeba po prostu przeczytać. Coś jest w tych książkach takiego, że się po nie sięga i że się je po prostu lubi. Czy będę czytać Animals, Devastated? Będę. Tylko jak wiecie, musi mi się skończyć książkowa kara. Uwielbiam. Uwielbiam, po prostu uwielbiam Darcy, uwielbiam Brooke, uwielbiam Bromana. Broman to jest mój w ogóle książkowy crush, możemy powiedzieć, że mam książkowy crush. Czterech. I czterech tu jest. I większość z takich samych to był taki Aldrich. Jest taki trochę odklejony. No nieważne. Widać, jaki mam chyba typ chłopaka. Patrząc po moich crushach książkowych, bywałam z tego Aldricha, dobra, on jest... Ja nie wiem. A i tu jest jeszcze jeden, dobra, never mind, to nie są wszyscy tacy sami. Lepiej niż w filmach, mówiłam. Ta książka również jest wspaniała, ona też przynosi radość. Ona przynosi coś tak wspaniałego, to jest coś, czego... To jest radość, to jest po prostu radość czytania i taka chęć czytania. Coraz częściej trafiam na takie romanse. Zauważam, że romanse z Younga mają właśnie to do siebie, że one są takie urocze, takie wciągasz je w sumie w 3 dni. Lubię takie książki. Ukochałam sobie Lepiej niż w filmach. Ono ma specjalne miejsce w moim serduchu. Nie wiem dlaczego. Czytałam je w ogóle na równi z Rozpruwaczem. To jest w ogóle śmieszne. No dobra, nie wszystkie romanse z Younga. Bywamy to odklejone tego lata, stało się piękne. Nieważne. Dajcie znać, jak minął wasz rok. Ja uważam, że ten rok był bardzo fajny, bardzo dużo było dobrych książek, na pewno więcej niż złych. Ja mam razem z Rudą, Koniem Jackiem i Fredrem i Ulą. Życzę wam dobrego dnia, tygodnia, miesiąca, czego tam sobie chcecie, zimy, żeby już jej nie było, bo ja na przykład jej strasznie nie lubię. Ja was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam, trzymajcie się, do następnego i cześć!